Dziś zapraszamy na relację z występu Eugeniusza Wawrzyniaka i Józefa Skrzeka na 58. Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Koszalinie. Zajrzeliśmy też z kamerą do reaktywowanej po latach Galerii Bezdomnej. Oddolna inicjatywa adresowana do fotografików w 2010 roku przyciągnęła dziesiątki wystawiających i setki oglądających do opuszczonego zabytkowego budynku po muzeum przy ulicy Piłsudskiego. Teraz zagościła w niemal równie zabytkowej i podobnie zdewastowanej dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Orlej, który na szczęście ma się doczekać nowej, pożytecznej roli Centrum Zakładu Aktywizacji Zawodowej, a tym samym kapitalnego remontu. Tak naprawdę tegoroczna galeria to jest powtórka galerii sprzed 14 laty, gdzie stworzyliśmy z grupą wtedy młodych ludzi w muzeum na Piłsudskiego. I myślę, że taka powtórka, bo tamta impreza była po prostu świetna, zgromadziła bardzo wielu ludzi i też dla wielu ludzi to była trampolina do tego, żeby zacząć pracę w mediach albo działać społecznie, więc chcieliśmy to powtórzyć, żeby może wynik był podobny, ale dla innych. Galeria Bezdomna to jest inicjatywa, która już myślę, że ma ponad 20 lat. Ona była wymyślona przez dwóch bardzo znanych polskich fotografików, którzy stwierdzili, że nie mają się gdzie pokazać, także po prostu weszli do jakiegoś pustostanu i tam zrobili taką pierwszą wystawę. I to się przyjęło, wiele osób robiło to w różnych miastach w kolejnych latach, już kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt takich galerii odbyło się w całej Polsce. Idea jest taka, że ogłaszamy czas i miejsce i każdy, kto przyjdzie ze swoimi pracami, po prostu wchodzi, wybiera sobie ścianę i się wiesza. No oczywiście to by było nie fair, gdybym tylko zorganizował i nic swojego nie pokazał, więc przygotowałem za moimi plecami zdjęcia. To są tak naprawdę trzy tematy, tak żeby ogólnie pokazać tym, czym się zajmuję, no i żeby ludzie nie mieli pretensji, że organizuję, a nic sam nie przyniosłem. Thank you.
Fragmentem koncertu A-moll Jana Sebastiana Bacha rozpoczął Eugeniusz Wawrzyniak drugi z 9 piątkowych koncertów organowych w katedrze pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie. Od 1990 roku jest on tytularnym organistą w kościele Notre Dame de Miséricorde w Charleroi. W Atelier Musical de Monash prowadzi klasy organów i fortepianu. Artysta jest także założycielem Ensemble Vocal et Instrumental Credo, z którym nagrał dwie płyty – Avec vous, je suis avec vous oraz Pure me de plus grand amour. W latach 2011-2013 Eugeniusz Wawrzyniak był trzykrotnie nominowany w dziedzinie kultury do tytułu Polaka Roku w Belgii, konkursu organizowanego przez Radę Polonii Belgijskiej przy współpracy Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Z wielkim sentymentem wracam do Polski. Jestem często, jak już wspomniałem, na koncertach, ale również moja rodzina mieszka tutaj. Rodzina mam na myśli rodzeństwo, moja mama, także mam takie związki rodzinne z Polską. Te związki bardzo mnie cieszą. Józef Skrzek wspomniał, że na jednym z jego koncertów grał preludium E-moll Chopina i publiczność, z tego co się orientuje, była bardzo zaskoczona tym wyborem tegoż utworu i stąd pomysł, żeby wykonać również Fryderyka Chopina preludium deszczowe, które notabene ukaże się na mojej najbliższej płycie. Dziękuję.
biskup Czesław Domin, krajan, mój przyjaciel. Jego mama, moja uma, babcia, przyjaźniły się bardzo i chodziły na pielgrzymki wspólnie do Świętej Anny. No nie, na górę Świętej Anny. Właśnie nie do Pieka, tylko to jest, Święta Anna jest w innym miejscu, w opolskim. No ale to wszystko jakby był wstępny, jakby takie pokoleniowy nasz związek rodzinny. Potem my się poznaliśmy bliżej i okazało się, że się bardzo lubimy. Byliśmy sobie bliscy w bardzo wielu kwestiach, graliśmy nawet na takich ogródkowych jam session, czyli ksiądz Czesław grał na, biskup Czesław grał na gitarze, ja grałem na jakimś tam keyboardzie, nawet byli jacyś tam słuchacze, to było takie bardzo miłe. A w innych sytuacjach biskup Czesław nam pomagał, przecież on wtedy jak prowadził Galitas, to, a my byliśmy dość trudnych jakby chwilach, no to on zawsze wspierał nas, to był w ogóle człowiek uśmiechnięty. On mi teraz tak przypominał mojego ujka, Józef Skrzek się nazywał, taki nauczyciel kiedyś, harcmistrz, a później żołnierz. I też był bardzo witalny. Znaczy w ogóle witalność jest bardzo istotna i takim był biskup Czesław. Festiwal organowy. Co tam ten robi z tymi w ogóle elektronikami? No właśnie, no tutaj jest ciekawe, bo był na próbie pewien młody człowiek i powiedział, że to jest taka niesamowita kula dźwięków, barwa dźwięków. No ja po prostu jakby, no, do tego dołączam treści oczywiście, bo tak jak będzie o ziemi, tak samo będzie też i parę innych, o ojcu. Będzie o kole historii, będzie o miłości,
No i będzie też Matka Polskiej Mowy z kantaty maryjnej. No, no i Freedom oczywiście też bym chciał, bo wolność miała znaczenie zawsze dla nas. My jako SBB mieliśmy wtedy bardzo istotne momenty Freedom. No ale to były inne czasy, była żelazna kurtyna. Natomiast kiedy ja to gram tutaj, w katerze, to wymiara takiego jakiegoś innego też łączenia się. Będziemy w czasie. Matko Polskiej Mowy, mowy śpioje, wieczne trwanie. Matko Polskiej Mowy,